dnia 7 października po godzinie 13 dyżurny stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Gilów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W pojazdach podróżowały trzy osoby, z czego jedna potrzebowała pomocy medycznej. W działaniach udział brały trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Dzierżoniowa. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w obu dwóch pojazdach i zakręceniu zaworu butli z gazem. Na czas działań droga została zablokowana. Dalsze czynności prowadzi policja. Thank you.